Moi drodzy, nie będzie to żadna klasyczna katecheza, raczej próba nawiązania do tego, cośmy przed chwilą oglądali. Pierwsze moje pytanie, pewno nie tylko moje, także was. Czy te osoby, z którymi była przeprowadzona sonda, to osoby zupełnie przypadkowo spotkane, czy ktoś bliski, znany, może z duszpasterstwa akademickiego, który odpowiadał na pytania dla siebie jakoś bliskie, czy dla siebie ważne, bo łatwo mi sobie wyobrazić sytuację, gdy ktoś znajduje się w sytuacji pytania o relację z Bogiem i albo nie rozumie w ogóle, o co chodzi, przecież mogą być takie sytuacje, albo odpowiedź będzie zdecydowanie negatywna. Nie chcę takiej relacji, dajcie mi spokój, to nie mój świat. Jeśli o tym mówię, że tak może być, to przypomniałem sobie historię Jean-Paul Sartre'a. Wiemy, że to jeden z najwybitniejszych, najbardziej głośnych może myślicieli, filozofów, dramaturgów, powieściopisarzy połowy XX wieku. Chyba pierwszy filozof, który uważał, że ma dowody na to, że Pan Bóg nie istnieje. Ale jego rodowód był bardzo szczególny. Dziecko, które nie znało ojca, bo ojciec był marynarzem, wypłynął w daleki rejs i nie wrócił. Nikt nie wie, nawet najbliżsi nie wiedzieli, co się z nim naprawdę stało. A wychowywany był przez dziadka, który był antyklerykałem, niewierzącym i miał ogromną ambicję, by z tego chłopca uczynić właśnie niedowiarka. I tak powoli w niego sączył niewiarę w Boga. Kiedy się czyta autobiografię dzieciństwa Sartre'a, ona wyszła, o ile się nie mylę, w 1963 roku pod tytułem Słowa, Le Mot, to tam opisał taką scenę, która była dla niego przełomowa. Mianowicie, jak to chłopak został, jako dziecko został w pewnym momencie sam, matka i najbliżsi akurat z domu wyszli, jak to chłopak zaczął się bawić zapałkami. W wyniku czego zrobił w dywanie dziurę, to znaczy powstała, dywan podpalił, została dziura. No i poczucie, że stało się coś niedobrego i żeby zamazać tę wielką zbrodnię, to wziął czerwoną farbę i zamalował i dywan, i odpowiednie miejsce w podłodze, żeby nie było. I powiada, pisze, że w momencie, kiedy czuł, że udało się, nikt go nie widzi, zbrodni właściwie nie było, poczuł na sobie wzrok Pana Boga. Wzrok Boga, który jest podglądywaczem. Kimś, kto nieustannie jakby czuwa, tak ten wielki brat z roku 1984 George'a Orwella, który go pochwycił i przeklął tego Boga. I powiada, w tym momencie się wszystko dla mnie skończyło. Po prostu przestałem wierzyć i dla mnie już nie ma sprawy. Chociaż nie do końca to było prawdziwe. Kiedy zaczął już chorować, ta choroba trochę trwała i w jego życiu została zresztą opisana przez towarzyszkę jego życia, Simone de Beauvoir, to okazało się, że podczas takiej rozmowy rzeki właśnie z tą Simone de Beauvoir wyznał, no nie do końca jednak udało mi się przezwyciężyć tego Boga. Czasem wraca we mnie jakieś jego wspomnienie. A w ogóle czuję się jakby taki proch ziemi, ale jakoś chciany, nie zupełnie przez kogoś, przez najwyższego. Nie do końca
przypadkowy. Ja kiedyś byłem w Paryżu na Montparnasse, na cmentarzu, gdzie został pochowany. Potem obok niego została pochowana też w tym samym miejscu Simone de Beauvoir. Ten ich grób robi dość przygnębiające wrażenie. Byłem ciekawy, czy jest jakiś element związany z wiarą. Nic. Szary piaskowiec, nazwisko jego i jej, daty urodzin i śmierci. Ale przecież pamiętam, co on napisał w swojej autobiografii dzieciństwa i doskonale wiem, co wyznał podczas rozmowy z Simone de Beauvoir. I znany jest fakt, chociaż raczej przemilczany, jeszcze jeden z jego życia. Mianowicie on się dostał do niewoli niemieckiej podczas II wojny światowej. Był w obozie niemieckim w Trewirze. Przyszły pierwsze święta 1940 roku. I on, chociaż wtedy deklarował się właśnie jako ateista, to był szczyt jego takiego ateizmu, napisał dla swoich kolegów, współjeńców, tekst Jasełek, nawiązujący do tradycji katolickiej. I w tych jasełkach jest niezwykły fragment rozważania Matki Bożej patrzącej na Dzieciątko Jezus dopiero co narodzone. Muszę wam powiedzieć, że mało znalazłem tak głębokich tekstów mówiących o tajemnicy dziecka narodzonego z krwi i kości pochodzącego z niej, tajemnicy dziecka, w które Matka Boża, na które patrzy i wierzy, że to jest Boży Syn. Mówię o tym dlatego, żeby pokazać, że relacje człowieka do Boga niekiedy są bardzo skomplikowane. Myśmy tutaj zasadniczo widzieli bardzo pozytywne, bardzo ciekawe wypowiedzi, ale nie zawsze takie są. W jednej tylko było taki akcent, gdzie no, chciałaby, żeby Pan Bóg, ta osoba wypowiadająca się, żeby Pan Bóg nie był wrogiem, ale kimś bliskim. Ale jak naprawdę jest, to nie wiadomo. I chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz. W tych wypowiedziach początkowo nie było mowy w ogóle o modlitwie. Potem się zaczynała modlitwa pojawiać jako sposób spotykania się z Panem Bogiem i utrzymywania relacji z Nim. Ale chyba ani razu, przynajmniej nie pamiętam, ani razu nie padło sformułowanie, że żeby być w relacji z Panem Bogiem, to przede wszystkim trzeba starać się o to, ażeby żyć w przyjaźni z Nim, czyli, mówiąc językiem teologicznym, żeby cieszyć się łaską uświęcającą, ażeby w tym stanie z kolei być i trwać, konieczna jest także spowiedź święta, przystąpienie do sakramentu pokuty i pojednania. O tym też właściwie nie było mowy, poza jednym przypadkiem, kiedy dziewczyna mówi, do spowiedzi nie chodzę, ale relacja jest i że jakoś jest dobrze. Kreślę te różnego rodzaju refleksje, które wzbudziła we mnie ta sonda, bo myślę, że także pośród was, moi drodzy, wypowiedzi te musiały wzbudzić różnego rodzaju refleksje, reakcje. Na pewno one są czymś, co będzie odwoływało się do osobistych doświadczeń każdej i każdego z nas. Być może podczas stawianych na końcu dzisiejszego spotkania pytań będzie okazja, żeby niektóre sprawy, które tutaj zostały zasygnalizowane, żeby je pogłębić. Ale na pewno okazją, żeby rozwinąć nie jeden z aspektów tego wielkiego, bardzo ważnego dla życia człowieka problemu relacji z Panem Bogiem, temu na pewno posłużą pytania, które wpłynęły, które za chwilę będą czytane i myślę, że one już będą pierwszym takim
bardzo ważnym punktem do powiedzenia do tego, cośmy słyszeli w przeprowadzonej sądzie i że to będzie relaks, taka też taki punkt myślenia o sobie, jak to jest ze mną. Być może będzie to też okazja, by z tymi różnego rodzaju sprawami, być może dalszymi pytaniami czy wątpliwościami dzisiaj się nawzajem podzielić dla wspólnego dobra. Księże arcybiskupie, w relacjach ważne jest, aby dwie osoby były na tym samym poziomie. W innym przypadku któraś ze stron będzie się czuć pokrzywdzona, bo będzie jej bardziej zależało. Jeżeli wierzę, że Pan Bóg kocha mnie nieskończenie, to jak mogę i czy w ogóle mogę odwzajemnić tę miłość, by nie krzywdzić Boga? Barbara. Słuchając tego pytania, ja dzisiaj powiem tak, pytania, które wpłynęły, ja się o nich dowiedziałem może godzinę temu, nawet nie miałem czasu specjalnie, żeby je zgłębić, więc dla mnie są troszkę te pytania nowe. Nie całkiem jestem nimi zaskoczony, ale nie miałem specjalnie czasu, żeby się nad nimi pochylić i dać taką bardziej pogłębioną zaraz odpowiedź. Ale słuchając teraz tej odpowiedzi, uśmiechnąłem się, ponieważ przypomniałem sobie sytuację sprzed wielu lat, powiedzmy, że jest to rok 1970. Jestem w seminarium poznańskim i jest nowy zestaw przełożonych seminaryjnych. Jeden z nich ma taki program wychowawczy pod tytułem Dialog. No i o tym dialogu nam mówi. Obok mnie siedzi kolega, który miał zdolności takiego dość krytycznego patrzenia, oprócz tego zdolności rysunkowe. I maluje właśnie sytuację dialogu, gdzie są dwa różne poziomy i są dwie postaci w sutannach. U góry stoi właśnie tenżeż przełożony i tak patrzy z góry, a z dołu taki pobożny, biedny kleryczyna, który też patrzy w górę, no i prowadzą ten dialog. Mówię o tym dlatego, że to w jakiejś mierze odnosi się do tego pytania, któreśmy przed chwilą słyszeli. A to dlatego, że proszę popatrzeć, pytanie o relację z Bogiem, jak ona wygląda, została postawiona czy wzięta z sytuacji międzyludzkiej, poprawnej właśnie, gdzie jesteśmy, gdzie rozumiemy, że żeby był uczciwy, porządny dialog, musimy się znaleźć na jednej płaszczyźnie. A na pewno nie zaznaczać tego, że ktoś łaskawie z drugim chce rozmawiać i nazywa to szumnie dialogiem. Z definicji nasze odniesienie do Boga jest, jakby powiedział Lewinas, asymetryczne. Nie ma symetrii, nie ma równości między nami. Ale czy to znaczy, że dialog jest niemożliwy? Na pewno nie można do relacji między człowiekiem a Bogiem odnieść tego rysunku mojego kolegi, który właśnie tak przedstawiał dialog między przełożonym a alumnem seminarium. Bo jest to moje spotkanie najpierw z Bogiem, o którym wiem, wierzę, że nie tylko, że istnieje, ale że jest stwórcą całego świata. I że ja w tym świecie jestem marnym pyłkiem. To, jak my jesteśmy rzeczywiście w kimś, wydawałoby się niczym wobec Bożego spojrzenia, że tak należałoby w jakiejś mierze na nas patrzeć, to umożliwia spojrzenie na świat z wysokości kilkuset kilometrów, a może jeszcze wyżej, jeszcze w bardziej w odległej przestrzeni, w której znajdują się niekiedy astronauci. To Ziemia jawi się wtedy jako malutka cząsteczka ogromnego wszechświata. A cóż dopiero człowiek? A przecież ciągle i tak znajdujemy się w przypadku wypraw astronautów
bardzo w sumie niewielkie odległości od naszej planety. W ogóle trudno sobie wyobrazić, jak my w oczach Boga wydawałoby się, jesteśmy pyłkiem, chciałoby się powiedzieć, niczym. I to jest jakby jedna strona prawdy, kim jestem ja, który zbliżam się do Pana Boga. Ale jest jeszcze druga strona. Kto wie, czy nie bardziej jeszcze istotna. Jest ta przestrzeń nieskończona między mną a Bogiem, bo Bóg jest nieskończony, ale z drugiej strony ja jestem dla Boga kimś, kimś naprawdę ważnym. Raz dlatego, że mnie stworzył na swój obraz i swoje podobieństwo, a powtórę, dlatego, że nie zostawił mnie samego z moimi słabościami, grzechami, z moją koniecznością przemijania i śmierci, ale że zesłał nam swojego Syna, który stał się człowiekiem i który przez to, że jest człowiekiem, tę nieskończoną przestrzeń między mną a Bogiem naraz niesamowicie skrócił do tego stopnia, że kiedy apostołowie prosili Pana Jezusa: Panie, naucz nas modlić się. Pan Jezus mówi: jeśli będziecie się modlili, to mówcie: Ojcze nasz. To znaczy, że to nie jest daleki Bóg. To jest Bóg bardzo bliski. Prawdziwie Emanuel, to znaczy Bóg z nami. I nie z jakąś abstrakcyjną, wielomiliardową ludzkością, w jakiejś mierze tak, ale jest przede wszystkim z nami, z każdym z nas. I dlatego możemy mówić o naszych osobistych relacjach z Panem Bogiem, co zostało zresztą w tej sądzie dzisiaj pokazanej, podkreślone bardzo ważne, w sposób bardzo istotny, jako coś bardzo ważnego. Proszę zwrócić uwagę, że każda z tych osób występująca w sądzie mówiła: ja czuję tak, ja to tak sobie wyobrażam, ja to tak przeżywam, ja staram się tak, a nie inaczej moje relacje z Panem Bogiem utrzymywać. Ale dlaczego my możemy tak mówić i dlaczego te odpowiedzi były w dużej mierze prawdziwe? Właśnie dlatego, że Bóg dał się nam dotknąć, dał się nam zobaczyć w Jezusie Chrystusie. I to jest ta głęboka prawda, którą wyraził na początku swojego pierwszego listu święty Jan Ewangelista. To, co widziały nasze oczy, czego dotykały nasze ręce, to wam mówimy. Bo Bóg jest z nami. Bóg, który objawił się w Jezusie Chrystusie, Bożym Synu, który stał się człowiekiem. I ponieważ stał się jednym z nas i podjął ludzki los we wszystkim, łącznie z cierpieniem i śmiercią, to mamy rzeczywiście, jak pisze święty Paweł apostoł, śmiały przystęp do Boga. Tak śmiały, że możemy do Niego mówić: Abba, Ojcze. A jak wiemy, to słowo Abba możemy jeszcze i powinniśmy oddać dosłownie w języku aramajskim, a Abba znaczy tatusiu. To jest szczególna relacja z Bogiem. I nie byłaby ona możliwa, gdyby nie to, że Bóg każdą i każdego z nas ukochał. I tutaj dodam jeszcze takie echo jednej dyskusji teologicznej sprzed wieków zresztą. Ktoś postawił problem następujący. Czy gdyby wszyscy ludzie byli niewinni, nie podlegaliby grzechowi pierworodnemu i wszystkim innym grzechom, a jedna osoba, jeden człowiek byłby w stanie grzechu, czy wtedy także
Bóg okazałby swoje miłosierdzie i zesłał swojego syna. I odpowiedź brzmiała: tak, zesłałby. Właśnie dlatego, że na każdym człowieku Panu Bogu zależy. I to jest, jak można powiedzieć, pierwszy krok Pana Boga do nas. A cały problem polega na tym, co my zrobimy z tym Bogiem, który do nas przychodzi. Czy wyjdziemy Mu na spotkanie, czy otworzymy nasze serca, czy będzie nam zależało na tym, żeby z Nim być, czy też odwrócimy się od Niego, czy też tak jak w przypadku Sartra przeklniemy Go, choć się w końcu okaże, że gdzieś w głębi jest poczucie mimo wszystko, że On jest i jakoś czeka, abyśmy do Niego wrócili. Maria pyta: nawiązanie osobistej relacji człowieka z Bogiem ma zawsze wymiar indywidualny, a kontynuacja i rozwój wymiar wspólnotowy? To czy ksiądz arcybiskup nie uważa, że wspólnoty parafialne bardziej pogłębiałyby swój wymiar wspólnotowy, gdyby parafianie mieli gwarancję, że zawsze o tej samej godzinie, na którą idą do kościoła, znajdą tego samego przewodniczącego zgromadzenia liturgicznego? Czy jest możliwość wprowadzenia w diecezji zasady, że każdy kapłan w sposób stały osobiście przewodniczy mszy świętej o tej samej porze i osobiście mówi na niej homilię, dobiera sobie zespół liturgiczny, decyduje o jej formie, na przykład pieśniach, komentarzach, oraz osobiście uczestniczy wcześniej w kręgu liturgicznym animatorów niedzielnego zgromadzenia liturgii eucharystycznej? Czy ksiądz arcybiskup pozwoli, by księża przewodniczący danej liturgii, także w dniu powszednim, mogli sami decydować, czy chcą powiedzieć homilię? Znowu się uśmiecham troszkę przekornie, bo niewątpliwie taka sytuacja istnieje w tych parafiach, gdzie jest tylko jeden ksiądz, proboszcz. I wszyscy są na niego skazani i nie wiem, czy zawsze będą szczęśliwi, że będzie on przewodniczył, on wszystko dobierał, on przemawiał. Ale można powiedzieć, no proszę bardzo, jest taka sytuacja, jeśli to jest wspaniały ksiądz, dobry ksiądz, to niewątpliwie ludzie będą starali się zawsze iść na mszę świętą niedzielną do swojej parafii i przeżywać wspólnotowo mszę świętą. Takie ogólne stwierdzenie, jeszcze jakby dopowiedzenie do tego pytania, zanim przejdę do szczegółowej odpowiedzi, że istotnie bardzo ważną rzeczą jest, aby budować swoją osobistą relację z Bogiem i do Boga, ale nie zapominajmy tego, że jesteśmy Kościołem i że Kościół jako wspólnota, jako komunio jest chciana przez Boga. Pan Jezus przyszedł po to, żeby założyć Kościół i chce, żeby nasze odniesienie do Boga, odniesienie chrześcijan, nie miało tylko tego bardzo indywidualnego, by już nie powiedzieć indywidualistycznego odniesienia, ale żeby miało to odniesienie wspólnotowe. Od Kościoła czerpiemy wiarę. W Kościele przyjmujemy ten najważniejszy w naszym życiu sakrament, otwierający nam drogę do Boga, sakrament Chrztu Świętego. Kościół uczy nas także miłości i Kościół daje nam nadzieję. Przeżywamy nadzieję, zwłaszcza życia wiecznego w tej wspólnocie, którą jest Kościół. Także niewątpliwie niezwykle ważną i bardzo istotną sprawą jest to, żeby myśląc o ich relacjach do Pana Boga, nie zapominać o tym wspólnotowym, komunijnym, jeśli tak mogę powiedzieć, wymiarze moich z Bogiem, ale równocześnie z innymi relacji. To jest niezwykle istotne.
I teraz przechodzimy już do tych konkretnych pytań. Jak już widzimy, odnoszą się one do parafii, gdzie jest więcej księży i gdzie można wyobrazić sobie sytuację, iż jest jakiś stały grafik mszy świętych i wiemy, kto będzie, o jakiej porze te msze święte odprawiał. Mniej więcej też będziemy mogli spodziewać się, jaka będzie homilia i być może także cała ta związana z liturgią eucharystyczną, nieładnie mówiąc, otoczka, więc śpiewy, dodatkowe modlitwy i tak dalej. Powiem tak. Po pierwsze, niewątpliwie byłoby bardzo dobrze, gdyby księża także w dni powszednie głosili chociaż 2-3-minutową homilię, krótki komentarz do czytań przed chwilą usłyszanych. Byłoby bardzo dobrze. I dobrze też niewątpliwie byłoby tak, gdyby można było ustalić pewien stały grafik mszy świętej. To jest też dobrze, jeżeli wiemy, kto będzie odprawiał mszę świętą i czego będziemy mogli się spodziewać, gdy chodzi o to wspólnotowe przeżycie Eucharystii, właśnie po to, żeby pogłębiła się nasza wiara i miłość do Boga. Trudno to egzekwować na podstawie jakichś dekretów, chociaż oczywiście biskup może to zrobić, ale niewątpliwie takie jest też zalecenie Kościoła. Osobiście uważam, że nie jest dobrze, jak to bywa w niektórych parafiach, nie wiem, na szczęście jak jest u świętej Anny, więc traktujmy to jako wypowiedź jak najbardziej teoretyczną, żeby każdy kapłan w niedzielę głosił homilię podczas mszy świętej, którą odprawia jako przewodniczący Eucharystii. Żeby nie było tak, że jest jeden kapłan wyznaczony do ogłoszenia kazań na niedzielę i on ma całą serię tych kazań, nieraz bardzo dużo, jeśli jest tych mszy świętej w daną niedzielę, wiele w jakiejś parafii, a inni kapłani akurat mają pod tym względem poczucie wolności, nie muszą głosić kazań, ale oczywiście jest to jakaś per turnum, zmienia się, następnej niedzieli będzie miał ktoś inny z księży homilię. Jestem osobiście temu przeciwny. Każdy powinien kapłan odprawiający Eucharystię mówić słowo, głosić Słowo Boże, bo to jest ważne nie tylko dla wiernych, ale także dla niego samego. To także jest jakby dodatkowym wysiłkiem, by dobrze przygotować się do liturgii. Bo przygotowanie do homilii jest niewątpliwie pewnym wysiłkiem. Tym się powinno żyć. Przygotowanie nie może być takie tylko zdawkowe. Dzisiaj, jak wiemy, łatwo korzystać z różnego rodzaju pomocy. Także w internecie można łatwo ściągnąć jakieś rozważanie homiletyczne i mniej lub bardziej sprawnie je odtworzyć, ale przecież zdajemy sobie sprawę, że absolutnie nie o to chodzi. Kapłan głoszący Słowo Boże musi być świadkiem, także osobistym, tego, co głosi. Musi być zatem jakby włączony w treść wszystkich czytań po to, żeby je odpowiednio przedstawić wszystkim wiernym uczestniczącym w Eucharystii. Także pytanie niezwykle ważne, odnoszące się także do pewnego sposobu sprawowania Eucharystii i do pewnego sposobu przygotowywania się do tej Eucharystii
przez księży. Księże arcybiskupie, święty Paweł pisze, czyż nie wiecie, że ciała wasze są członkami Chrystusa? Ten zaś, kto się łączy z Panem, jest z Nim jednym duchem. Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest przybytkiem Ducha Świętego? Chwalcie więc Boga w waszym ciele. Na czym polega jedność ducha w relacji z Bogiem? Co to znaczy chwalić Boga w swoim ciele? Małgorzata. Te sformułowania świętego Pawła, które zostały przytoczone, są niezwykle interesujące, bo mówi się o tym, żeby Boga chwalić w swoim ciele i dalej, że jeśli człowiek jest z Bogiem złączonym przez ciało, to go może chwalić, czyli łączyć się z Nim w sposób duchowy. W tym sformułowaniu, w tych zdaniach ze świętego Pawła kryje się bardzo określona koncepcja człowieka, prawdziwa taka chrześcijańska antropologia. Dlaczego o tym tak mówię i z takim naciskiem? Bo trzeba wiedzieć, że w czasach, kiedy żył i działał w świecie pogańskim święty Paweł, dominowała taka platońska czy neoplatońska koncepcja człowieka, polegająca na tym, że rozumiano człowieka jako kogoś, kto jest złożony jakby z dwóch obcych wobec siebie, a nawet w jakiejś mierze wrogich elementów, ciała i duszy. Do tego stopnia, że Platon mówił, iż ciało jest więzieniem dla duszy lub z innego punktu widzenia ciało jest czymś, co sprawia, że dusza jest przez ciało kalana i nie może poznawać idei, jest przez to jakoś w swoim poznaniu ograniczona i że właściwie największym pragnieniem człowieka powinno być to, żeby przyszła jak najszybciej śmierć i on, żeby się z tego więzienia swojego ciała uwolnił. A tymczasem u świętego Pawła mamy zupełnie coś innego powiedziane, mianowicie, że łączymy się z Bogiem, z Panem poprzez nasze ciało i że w naszym ciele mieszka Duch Święty i że dlatego mamy Go chwalić. Chrześcijańska wizja człowieka to chrześcijańskie patrzenie na człowieka jako na całość. Interpretatorzy tej całości mówią tak. Są w nas te dwa elementy duszy i ciała, ale one się tak wewnętrznie przenikają, to jest nauka przede wszystkim świętego Tomasza z Akwinu, który szedł śladem pewnych sugestii pogańskiego jeszcze filozofa Arystotelesa. Więc są takie jakby wzajemne, głębokie przenikanie się elementów duszy i ciała, że o człowieku można powiedzieć, iż on jest taką jednością, że w jakiejś mierze jest on ucieleśnioną duszą i z drugiej strony uduchowionym ciałem. Jesteśmy pewną całością. Do tego stopnia, że nawet najbardziej duchowe czynności w nas, także nasza świadomość ma gdzieś głębokie podłoże cielesne. Proszę mnie dobrze zrozumieć, ja nie chcę mówić tak, jak to niektórzy mówili, tak zwani materialiści prymitywni, że ludzkie myślenie czy ludzka świadomość to jest wydzielanie fosforu przez mózg, czyli jakiś proces biochemiczny. To jest oczywiście nonsens. Natomiast tak czy inaczej, nasze życie duchowe ma zakotwiczenie w naszym ciele. A święty Paweł chciał powiedzieć jeszcze tak. Nie możemy zgodzić się z Platonem czy zwolennikami tej filozofii platońskiej, że ciało jest czymś złym, czymś, co trzeba odrzucić w duchu takim manichejskim. Nie. Ciało jest czymś wielkim i wspaniałym. Jest przeniknięte Duchem Świętym. I cały problem człowieka polega na tym, żeby po pierwsze
mieć świadomość tego, że jesteśmy w jakiejś mierze zamieszkaniem Ducha Świętego w nas. A z drugiej strony, że nie wolno nam uczynić do tego nic z tego, co by było obrazą Boga, zwłaszcza poprzez nasze złe czyny związane z naszą cielesnością. Ponieważ cielesność jest czymś świętym, więc jesteśmy za tę świętość naszego ciała odpowiedzialni. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak to jest niełatwe i trudne i jak niemałe zmaganie się z tym osobiste każdego człowieka wiąże, ale właśnie dlatego, że jesteśmy tak przez Boga niesłychanie wyniesieni, w jakiejś mierze jesteśmy świątynią Boga, to nie wolno nam tej świątyni w sobie zburzyć. I stąd ta wielka, konieczna troska, żeby wszystkie nasze czyny odnoszące się do całej naszej rzeczywistości duchowo-cielesnej chwaliły Boga, a nie Go zasmucały. Księże arcybiskupie, proszę podzielić się z nami swoją refleksją na temat przeżyć duchowych, które spotkały świętą Matkę Teresę z Kalkuty. 50 lat ciemności, poczucia odrzucenia przez Boga, o którym pisała do kierowników duchowych. Oto fragment jednego z takich listów. Ciemność jest taka, że naprawdę nic nie widzę, ani umysłem, ani rozumem. Miejsce Boga w mojej duszy jest puste. Nie ma we mnie Boga. Kiedy ból tęsknoty jest tak wielki, po prostu tęsknię i tęsknię za Bogiem. I wtedy jest tak, że czuję, On mnie nie chce. Nie ma Go tu. Księże arcybiskupie, co to znaczy mieć relację z Bogiem, kiedy jest tak długotrwałe poczucie odrzucenia? Pyta Weronika. Mistyka chrześcijańska zna pojęcie ciemnej nocy duszy. Pojęcie to znajdujemy także w pismach świętego Jana od Krzyża, więc mistyka żyjącego kilka wieków temu, wiemy, że bardzo interesował się nim Karol Wojtyła i tej mistyce chrześcijańskiej w wydaniu Jana od Krzyża poświęcał swoje prace, zwłaszcza w pierwszym okresie swojej pracy naukowej. Otóż Jan od Krzyża mówi, jest coś takiego jak ciemna noc duszy, ale on to ujmował jeszcze w miarę, jeśli tak można powiedzieć, optymistycznie. Bo mówił tak, żeby zobaczyć niebo pokryte gwiazdami, cudowne niebo, potrzebna jest noc. W ciągu dnia my tych gwiazd nie widzimy. Promienie słońca są tak silne, że blask niezwykle odległych od nas gwiazd jest po prostu przez nas niemożliwy do spostrzeżenia. Potrzebna jest noc. I dlatego Jan od Krzyża mówi, czasem trzeba wewnętrznie przeżywać noc, żeby zobaczyć światła Boga, który jest daleko, a jednocześnie jest blisko w tym sensie, że możemy zachwycić się Jego pięknem. I poezję, bo Jan od Krzyża był także wspaniałym poetą, o tym mówią w sposób rzeczywiście przedziwny. Natomiast w odniesieniu do Matki Teresy, kiedyśmy się dowiedzieli właśnie o takich jej zapiskach, byliśmy wszyscy szalenie zaskoczeni. Jak to możliwe, żeby ona, która chciała dostrzec i pewno dostrzegała Chrystusa w tych najbardziej biednych ludziach, zwłaszcza na początku w ludziach umierających na ulicach, żeby ona nie miała doświadczenia Boga. Jak to możliwe, żeby ona nie miała doświadczenia
bliskości Boga, skoro uważała i wymagała od swoich sióstr, żeby znaczną część swojego dnia spędzały na modlitwie, na adoracji Najświętszego Sakramentu. I to jest wpisane w ich styl życia, w ich konstytucje zakonne. Jak to jest możliwe? I myślę, że żeby to zrozumieć, dotykamy bardzo ważnego, o ile nawet nie najbardziej istotnego wymiaru chrześcijańskiej wiary. Ta wiara wcale nie przede wszystkim polega na tym, żeby czuć Boga i Jego obecność, co zresztą częstokroć wracało w tych wypowiedziach na początku dzisiejszego spotkania w sądzie ulicznej. Najważniejsze dla chrześcijańskiej wiary jest, żeby trwać na dobre i na złe. Także podczas tych trudnych chwil, lat w jej przypadku, kiedy ona nie czuła bliskości Boga. Ale proszę mi powiedzieć, to dlaczego nie czując tej bliskości Boga, ona nie odeszła od ideału, który sobie i swoim współsiostrom wyznaczyła? Dlaczego trwała jakby wbrew swojemu wewnętrznemu doświadczeniu? Pan Bóg ją doświadczył rzeczywiście niemałym cierpieniem. Świadomością, że Bóg jest tak daleki, że się Go nie czuje, nie czuje się Jego bliskości. Ale z drugiej strony jakoś tę bliskość musiała przeżywać, skoro uważała, muszę trwać i muszę każdy dzień zaczynać tym samym, modlitwą. I muszę każdego dnia iść do tych najbiedniejszych ludzi, których spotkam na drodze swojego życia. Muszę. To muszę nie wynikało z jej kaprysu albo z jej sposobu na samorealizację. W to absolutnie nie wierzę, bo słowa, o któreśmy słyszeli, są prawdziwie dramatyczne. To, że została wierna Bogu aż do końca, to właśnie dlatego, że uważała. Wiara przejawia się w wierności. I w tej chrześcijańskiej nadziei, że przyjdzie chwila szczęścia. Szczęścia bliskości z Bogiem, bycia z Bogiem. Jeżeli Pan Bóg zażyczył od niej, żeby tutaj na ziemi nawet przybysku tego szczęścia nie doświadczyła, to na pewno miała nadzieję prawdziwie chrześcijańską. Gdy przekroczy próg życia i wejdzie w wieczność, to tam będzie już tylko pełna szczęścia i radości obecność samego Boga. Pytania nadesłał Darek. Czy twierdzenie mam, nie mam relacji z Bogiem nie jest wyłącznie subiektywnym odczuciem? Czy są one obiektywne znaki, kryteria, według których można stwierdzić, że osoba jest w relacji z Bogiem? Czy może tylko tkwi w swoich własnych schematach? Czy relacje z Bogiem można zerwać nieodwracalnie? Jezus mówi o grzechach przeciwko Duchowi Świętemu, które nie zostaną odpuszczone. Czyli to byłoby ostateczne zerwanie relacji? A jeśli potem człowiek chciałby wrócić? Jeśli patrzymy na świat kategoriami chrześcijańskiej wiary i spotykamy człowieka, który mówi, ja w Boga nie wierzę, Jego nie ma, to chrześcijanin pomyśli sobie, biedny człowieku, możesz tak mówić, możesz tak myśleć, ale niezależnie od tego, jak czujesz, jak myślisz i co mówisz, to i tak jesteś przez Boga stworzony i bez Niego w ogóle nie mógłbyś zaistnieć. Ani nie mógłbyś chodzić po tym cudownym świecie, o którym z trudem można, w ogóle można powiedzieć, że powstał przez przypadek. Czyli jest
jakaś podstawowa relacja stworzenia ze Stwórcą. Niezależnie od tego, czy stworzenie to zechce uznać, czy nie, ta relacja jest. Natomiast oczywiście sprawa zaczyna się bardziej komplikować wtedy, kiedy wchodzimy w rzeczywistość chrześcijańskiej wiary. I wtedy, kiedy możemy ulec najpierw pewnemu subiektywizmowi. Ja coś czuję, ja czegoś nie czuję, mi się wydaje, nie wydaje. I nie to jest najbardziej istotne. Jest przecież wspólnota Kościoła, w której razem sławimy Boga i to poczucie razem buduje także nasze przekonanie, że jesteśmy Bożymi dziećmi, że Bóg nas kocha i że na tę swoją miłość musimy, na tę Jego miłość musimy odpowiedzieć własną miłością w duchu wiary, a z tej wiary wyrasta także nasza nadzieja, że mimo wszystkich trudności i słabości, także i upadków, to jednak Pan Bóg jest z nami, że nas podźwignie i On na pewno zrobi wszystko, żebyśmy byli zbawieni, chociaż na pewno nie złamie naszej wolności. Tak ją ceni, tak podkreśla jej wartość, że ją uszanuje, nawet jeśli konsekwencją naszej ludzkiej wolności byłoby tragiczne odejście Boga na całą wieczność, czyli potępienie. A teraz, gdy chodzi o grzechy przeciwko Duchowi Świętemu. Rzeczywiście Pan Jezus powiedział, że wszystko jest Bóg w stanie człowiekowi wybaczyć poza tymi grzechami. Ale to wcale nie znaczy, że człowiek, uświadomiwszy sobie to, że grzeszy przeciwko Duchowi Świętemu, nie może najpierw uświadomiwszy sobie tego nie żałować i prosić o przebaczenie i pojednanie z Bogiem. W istocie te grzechy przeciwko Duchowi Świętemu polegają na takiej pewnej postawie odtrącenia Boga i takim uporczywym trwaniu przy swoim, wbrew wszystkiemu. No ale właśnie, jeżeli tak jest, jeżeli człowiek stawia nie na Boga i Jego natchnienia i Jego łaskę, tylko na siebie, jeżeli Boga w ten sposób konsekwentnie odrzuca aktami swojej wolności, to, tak jak powiedziałem, Pan Bóg tę wolność człowieka uszanuje, ale konsekwencje tego będą rzeczywiście przerażające. Księże arcybiskupie, chciałabym zadać takie pytanie i ono też wiąże się właśnie z sądą, która była przeprowadzona. W jednej odpowiedzi usłyszałam takie słowa, mówi kobieta, że owszem, relacja z Panem Jezusem tak, prawda? Że ona czuje taką ciepłą relację z Panem Jezusem. Natomiast z Bogiem Ojcem nie, On jest taki daleki, jest surowy. I tutaj teraz moje pytanie. Dlaczego do dzisiaj w Kościele nie ma święta poświęconego właśnie uczczeniu Boga Ojca jako Ojca całej ludzkości? Chciałabym tutaj powiedzieć o orędziu skierowanym na ręce Eugenii Ravasio w 1932 roku. Jest to orędzie uznane przez Kościół. Z tego, co mi wiadomo, jedyne orędzie właśnie skierowane na ręce człowieka, Eugenii Ravasio, ale dla nas wszystkich przez właśnie Boga Ojca, w którym Bóg Ojciec pokazuje się jako najczulszy z ojców. I w którym właśnie mówi, że chciałby być znany, kochany, a przede wszystkim czczony. I prosi o to, aby takie święto było na właśnie święto, w którym będzie się mu oddawało szczególną cześć, które będzie miało swoją mszę i oficjum, w pierwszą niedzielę sierpnia albo w siódmy dzień tego właśnie miesiąca.
I dlaczego ja właśnie teraz też mówię o tym, bo spotykam ludzi i oni mają bardzo często takie podejście właśnie jak ta pani z sądy. Traktują Boga właśnie w taki, jak ona, ta pani powiedziała, starotestamentowy ojciec, który tylko każe. A przecież nawet w tym orędziu Bóg mówi właśnie, jak bardzo nas wszystkich kocha i stworzył nas po to, żebyśmy byli Jego dziećmi, że chce się nami opiekować. Nazywa siebie najczulszym z ojców. I właśnie to pytanie chciałabym skierować. Niewątpliwie ta sonda pokazuje, że niektóre osoby, niektórzy ludzie mają właśnie takie bardzo ambiwalentne spojrzenie na samego Boga w Trójcy Świętej Jedynego i wprowadzają w tę wizję Boga bardzo dziwne podziały. Dobry Pan Jezus, zły, daleki, surowy Ojciec. Ale proszę sobie przypomnieć też jedną z naszych pieśni, które śpiewaliśmy w kościele, dzisiaj może rzadziej śpiewane, że kiedy ojciec zagniewany siecze, szczęśliwy, kto się do matki ucieczy. Prawda? Jest w tradycji kościoła też niestety taki rys, który sprzyja tego rodzaju patrzenia na Pana Boga. Odpowiedź na to zawarta w Ewangelii jest bardzo jasna. Pan Jezus podczas nocnej rozmowy z Nikodemem mówi: tak Bóg, Ojciec, umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. A więc Bóg ukochał świat, kocha każdego z nas, jak już dzisiaj też mówiliśmy. I z tego już wynika bardzo określona konsekwencja, że oddzielenie Boga Ojca od Jezusa Chrystusa jest czymś na pewno radykalnie odbiegającym od tego, co mieści się w nauczaniu Kościoła. Tutaj jest jeszcze jedna taka bardzo ważna wypowiedź Pana Jezusa, którą chciałbym zacytować. Kiedy apostołowie mówią: Panie, pokaż nam Ojca. Chyba to Filip mówił. A Pan Jezus mówi: Filipie, tak długo jestem z wami, a ty mnie o coś takiego pytasz? Kto mnie widzi, widzi i Ojca. Jezus Chrystus jest najbardziej głębokim i dodajmy ostatecznym objawieniem się Boga Ojca. I genialnie to także wyrażają niektóre rzeźby. One czasem są, możemy je odkryć w różnych kościołach, czasem muzeach kościelnych. Jest taka rzeźba też w Poznaniu, w Muzeum Artydiecezjalnym. Pieta, gdzie martwe ciało Pana Jezusa ma w swoich objęciach nie Matka Najświętsza, ale zbolały Bóg Ojciec, bo On cierpiał, patrząc na mękę swego Syna i doskonale wiedział, co Syna spotka, jeżeli Go właśnie pośle na ziemię, da Go ludziom, dla ich dobra, dla ich zbawienia. Cierpiący Bóg Ojciec, patrzący na cierpienie Syna, ale On też wie, że tak trzeba było dla dobra człowieka. I to jest jakby ta odpowiedź na pytanie Pani w wymiarze teologicznym, którą mógłbym tak od razu przekazać. Natomiast nie umiem powiedzieć dokładnie, jak to było z tą wizją owej Pani i dlaczego została przyjęta przez Urząd Nauczycielski Kościoła tak, jak jest przyjęta, to znaczy, że w konsekwencji nie ma święta Boga Ojca, rzeczywiście nie ma.
świętujemy, zwłaszcza w liturgii Kościoła, drugą osobę boską Jezusa Chrystusa. Także przecież w tym okresie teraz bożonarodzeniowym, potem w okresie paschalnym. Czcimy także Ducha Świętego, zwłaszcza w uroczystość Zesłania Ducha Świętego, a nie ma uroczystości Boga Ojca, ale ja nie potrafię powiedzieć, dlaczego w liturgii tego nie ma. Akurat tego zagadnienia nie znam. Myślę, w liturgii wszystko jest do Ojca przez Syna w Duchu Świętym, więc ja myślę, Ojciec jest na swoim miejscu, zwłaszcza w liturgii. Ale ja chciałem nawiązać do tego tutaj pytania wcześniejszego, które było odnośnie tej pewnej stabilności czy pewności przewodniczenia w liturgii kapłanów. Jeżeli cały Kościół, cała liturgia zmierza do tego osobistego kontaktu z Panem Bogiem, żeby go podtrzymać, najpierw ożywić, podtrzymać, to myślę, że podobnie będą myśleli wszyscy rodzice, którzy mają dzieci, zwłaszcza w jakimś wieku młodzieżowym i wiedzą, jak to jest łatwo ich doprowadzać do Kościoła, czy zabierać do Kościoła, to byłoby na pewno wielką pomocą dla tych rodziców, czy taką formą współdziałania rodziców z całym, powiedzmy, Kościołem, czy wspólnotą kościelną, to, że by im to bardzo pomagało, gdyby mogli, znając swoje dzieci, trochę lepiej adresować ich wychowanie, kierując ich na przykład na te msze święte, czy do tych kościołów, czy na te liturgie, gdzie być może sami kiedyś znaleźli dużą pomoc do tego, aby w swoim życiu tą swoją relację z Panem Bogiem uczynili osobową, osobistą. Jest wielkim bólem, bym powiedział, strasznym bólem dla rodziców, gdy już z tymi swoimi dziećmi są na jakiejś mszy świętej, liturgii i wszystko tam wskazuje, że ta brakuje tam tego wymiaru osobowego, ten klimat osobowej relacji z Bogiem, przeżywania tej relacji w liturgii, no, szczególnie od czasów, kiedy trudno ukryć swoją twarz, ołtarz jest obrócony w tą stronę, no, on może bardzo pociągać albo może oddalać. I dlatego ta możliwość wyboru, no ja sam miałem tą możliwość wyboru uczestniczenia w różnych mszach, które różni znani ludzie od księdza Tischnera przez księdza ojca Badeniego sprawowali, więc wiem, co sam zyskiwałem, a co chciałbym bardzo przekazać, czy chciałbym znaleźć podobną pomoc, czy móc tak pokierować swoje dzieci w tą stronę. Czy to jest jednak możliwe, to pytanie? Dziękuję. Możliwe jest, bo Pan kiedyś tego doświadczył. Jest tylko problem, żeby kolejne pokolenia miały właśnie takie możliwości. Niewątpliwie wkraczamy tutaj w bardzo delikatną, a jednocześnie bardzo ważną dziedzinę tego, jak Eucharystia jest sprawowana i jak wygląda postawa głównego liturga, księdza, który sprawuje Eucharystię. I właśnie podczas Eucharystii ma być pontifex, czyli ma być pomostem między ludźmi a Bogiem, między Bogiem a ludźmi. Jeżeli to jest kiepski most z różnych względów, to i rezultaty też bywają potem kiepskie i to jest kwestia jakiejś ogromnej odpowiedzialności.
poszczególnego kapłana za to, w jaki sposób Eucharystię, ale także inne sakramenty sprawuje. Bo może przybliżyć nieba, a może to niebo oddalić. I z tego wynika, z tego stwierdzenia troszkę o charakterze socjologicznym, wiem, że jest różnie, niestety, z tego wynika jedno. Mianowicie musimy się tym bardziej za siebie modlić, a zwłaszcza potrzebna jest modlitwa wszystkich członków danej wspólnoty, na przykład parafialnej, za swoich kapłanów. Bo to, jakimi oni są jako kapłani, też w niemałej mierze zależy od tego, jaką troską od strony tej najbardziej głębokiej, od strony wiary, jaką troską są oni otoczeni. Ja już chyba tutaj mówiłem, ale chciałbym to podkreślić z ogromną wdzięcznością. Patrzę na te akty wielkiej miłości wobec mnie w postaci kolejnych margaretek, jakie otrzymuję. Nie znam tych osób. Wiem, że są jakieś napisane imiona ludzi, którzy codziennie modlą się za mnie. Jestem za to ogromnie wdzięczny. Ja przecież wiem, że takich margaretek, w których poszczególne grupy modlą się za swoich księży w swoich parafiach, jest bardzo wiele. A przecież też jestem pewny, że w tych modlitwach owych margaretek zawarta jest taka troska, żeby był to dobry ksiądz, dobry kapłan, żeby poprzez jego sposób sprawowania Eucharystii przybliżał, naprawdę przybliżał ludzi do Pana Boga. Szczęść Boże. Więc jeśli można, to ja chciałam, ja uważam, że święto Boga Ojca to jest w nowy rok. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo, czyli Stwórca nasz, Bóg Ojciec. Zresztą Pan Jezus mówi, kto jest dobry? Ojciec dobry. A pytanie to wynika z kolędy i ze spotkań opłatkowych. Pytałam księdza w domu, który przyszedł po kolędzie, jak wygląda wdrożenie adhortacji Amoris Laetitia na dzisiejszy dzień, już bądź co bądź prawie 2 lata po synodzie i po przysiędze Panu Jezusowi, uznaniu Go za Chrystusa Króla. Również na spotkaniach opłatkowych w różnych instytucjach pytałam księży profesorów, którzy pracują w uczelniach, w seminariach, jak to wygląda na dzisiaj. Okazuje się, że nie ma żadnych różnic kanonicznych w prawie pisanym, tylko schematy przedsynodalne obowiązują nadal. A przecież paragraf 222 czy 230 adhortacja Amoris Laetitia mówi wyraźnie, że konieczny jest powrót do kerygmatu. Zresztą to wielokrotnie, zresztą ksiądz arcybiskup też obiecywał w maju, że jeżeli w sprawach zasadniczych głosimy Ewangelię, to trzeba głosić Ewangelię, a nie nad Ewangelię, na przykład syntotermii, kalendarzy. Można, ale nie jest to priorytetem. Priorytetem jest zamysł Stwórcy, pierwotny zamysł Stwórcy, kerygmat. Nie ma tego. Dlaczego? Nie do końca wiem, jakich pani rozwiązań by oczekiwała. Natomiast doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielka dyskusja jest w Kościele na ten temat. To jest pewna sytuacja, o której wiemy. I w tej sytuacji dyskusji i dojrzewania dojrzewają także pewne praktyczne rozwiązania. Niektóre już zaistniały, chociażby gdy chodzi o rozpoznanie sytuacji małżeństwa, kiedy są jakieś niepokoje czy zagrożenia, albo nawet doszło do rozpadu, konieczność najpierw stwierdzenia tego,
jak wyglądała, sprawdzenie tego, jak wyglądała sytuacja prawna małżeństwa, bo może były jakieś okoliczności, które sprawiły, że to małżeństwo od samego początku było nieważne. Są pewne kroki podjęte i pewne regulacje wynikające z pewnych decyzji Stolicy Apostolskiej, one są realizowane, więc nie można powiedzieć, że tego nie ma. Różne episkopaty różnie zareagowały, ale wiemy, że są takie, które uważają, że trzeba zostawić sobie jeszcze wiele czasu, by pewne sprawy bardzo ważne, związane z tym, co zawarte jest w Amoris Laetitia, żeby na to odpowiedzieć w miarę jak najbardziej zgodnie z duchem Kościoła, wiary i wyczucia duszpasterskiego. Czasem taki czas namysłu jest bardzo ważny. Czasem bywa tak, że reakcje podejmowane od razu prowadzą do nie najlepszych skutków. Doskonale wiemy, że po Soborze Watykańskim II w tych krajach, gdzie reforma liturgii była przeprowadzana bardzo gwałtownie, doszło do wielu nadużyć. W Polsce ten proces trwał długo. Niektórzy złośliwi mówili, że polski episkopat jest pierwszym hamulcowym, gdy chodzi o wprowadzanie reform soborowych. A potem się okazało, że właśnie u nas w Polsce miał miejsce proces pewnego dojrzewania do przyjęcia nowej liturgii i nie było żadnych gorszących podziałów. Był natomiast do tego nowego sposobu sprawowania, zwłaszcza Eucharystii, przygotowany cały Kościół w Polsce. Także nie mierzmy odpowiedzialności za kształt wiary szybkością wprowadzonych pewnych decyzji, które mogą budzić, które nie są do końca jeszcze przemyślane. Szczęść Boże. Księże arcybiskupie, może nie tyle pytanie, co prośba o rozwinięcie roli sakramentów w relacji z Panem Bogiem. Wiem, że to jest temat rzeka, więc może prosiłbym o rozwinięcie tematu roli sakramentu pokuty w relacji z Panem Bogiem. W nawiązaniu też do jednej z wypowiedzi tutaj w sądzie, myślę, że jest to dość poważny temat tego subiektywizmu i tego, czy człowiek może nawiązać relację z Panem Bogiem bez sakramentu pokuty, bez udziału w sakramentach. Bóg zapłać. Bardzo dziękuję za to pytanie. Zawsze można jakieś relacje z Panem Bogiem mieć, jakieś nawiązać. Natomiast to, co chciałem raz jeszcze mocno podkreślić, o czym mówiłem, najważniejszą rzeczą jest to, abyśmy z Panem Bogiem mieli relację dziecka wobec ojca. A ta relacja jest możliwa wtedy, kiedy jesteśmy w stanie łaski uświęcającej. I to jest najważniejsze, żeby w tej postawie dziecka trwać, konieczne jest korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania. I wiemy też, że nawet wielcy święci bardzo często, mimo że wszyscy z zewnątrz byli przekonani, że są to prawdziwie święte osoby, ci święci częstokroć do sakramentu pokuty regularnie przystępowali. Ja naprawdę bałbym się osób, które lekceważą sobie sakrament pokuty i pojednania i uważają, że wszystko sobie same z Panem Bogiem na własną rękę poukładają. Bo to jest chyba coś, co jeśli nie wprost, to jest bliskie temu, o czym była mowa już dzisiaj, bliskie grzechowi przeciwko Duchowi Świętemu. Konieczna jest ta postawa dziecka, które jeśli czasem zawini wobec rodziców,
no to wie, trzeba przyjść, przeprosić, zacząć na nowo i na pewno to się spotka z jeszcze większą miłością ze strony rodziców. Tutaj odnoszę się do naszego ludzkiego doświadczenia, by w jakiejś mierze przybliżyć sytuację każdego z nas wobec każdego z nas jako człowieka grzesznego, wobec świętości samego Boga. I im więcej jest zatroskania o czystość duszy, o czystość odzyskiwaną za każdym razem dzięki sakramentowi pokuty i pojednania, tym większe poczucie wewnętrzne, że jak mówi święty Paweł, Duch Święty pozwala nam zwracać się do Boga poprzez to cudowne słowo Abba, Ojcze.